ramach Europejskich Dziedzictwa zaprosiliśmy dzisiaj do Romanowa na takie wydarzenie. Głównym punktem jest otwarcie nowej wystawy prezentującej dorobek rodziny Kossaków i związki Kossaków z Kraszewskimi. To jest jeden element tego dzisiejszego wydarzenia. Natomiast też będziemy mieli okazję spotkać się z panią Joanną Kossak, to jest przedstawicielka tego słynnego rodu polskiego, z którego pochodzą malarze, z którego pochodzą też literaci, mieszkająca obecnie i tworząca w Białowieży. Także bardzo miło nam, że pani Joanna przyjęła tutaj zaproszenie i dzisiejszego popołudnia będziemy mogli spotkać się z w Romanowie, gdzie ona opowie przede wszystkim o swojej pracy, właśnie o tym, co tworzy w tej chwili, w jaki sposób została zainspirowana. Jeśli chodzi o tą wystawę aktualnie, to przede wszystkim chcemy zaprezentować, tak jak powiedziałem wstępnie, dorobek rodziny Kossaków i są to prace wypożyczone z różnych muzeów, bo posiłkowaliśmy się i Muzeum Narodowym w Lublinie, i Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, i Muzeum w Kielcach, i Muzeum w Białymstoku, Muzeum również Łazienki Warszawskie, oprócz tego zbiory własne. Też prezentujemy na tej wystawie, jeśli chodzi o związki Kossaków z Kraszewskimi, to Juliusz Kossak był członkiem takiego podkomitetu honorowego, który organizował obchody jubileuszu Józefa i 50-lecia twórczości literackiej Kraszewskiego, które miały miejsce w 1879 roku w Krakowie. I właśnie na tej wystawie prezentujemy właśnie grafiki związane z tym jubileuszem. Praktycznie co roku od wielu lat organizujemy jakieś wydarzenie w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Ja to wspominałem na początku, bo też mamy w tej dziedzinie sukcesy, bo od kilku lat jesteśmy wyróżniani przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. To jest taka instytucja, która wyróżnia zawsze 5 instytucji kultury z danego województwa i od 3 lat sukcesywnie odbieramy te wyróżnienia. Z tego powodu jest nam bardzo miło. Oczywiście staramy się, aby nasza oferta była bardzo bogata, bo praktycznie w tym roku to już jest czwarta wystawa, która jak widać po dzisiejszej frekwencji, no myślę, że się będzie cieszyć powodzeniem i będzie się liczne grono odbiorców tutaj dzięki temu odwiedzi Romanów, bo w lutym prezentowaliśmy wystawę dotyczącą tradycji łowieckich na dworach szlacheckich, później była wystawa malarstwa pana Michała Bacy, to jest taki malarz właściwie mieszkający pod Krakowem, ale związany też z Podlasiem, bo bywał tutaj na plenerach. Później oczywiście wystawa pana profesora Stanisława Baja, związana z jego jubileuszem. Też bardzo pozytywny odbiór, bardzo duża frekwencja, jeśli chodzi o sam wernisaż, jak i również później, bo wystawę mieliśmy praktycznie przez miesiąc czasu. Natomiast ta wystawa, dzieła, które znajdują się w zbiorach wielu muzeów polskich, udało nam się dzięki życzliwości tych instytucji muzealnych i nie tylko muzealnych, bo też trafiły do nas zbiory z Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży. Wystawa będzie czynna u nas do 19 listopada, także wszystkich miłośników Kraszewskiego, miłośników Kossaka, oczywiście całej rodziny Kossaków zapraszamy serdecznie. Przez te straszne różne dzieje właśnie ręka jakby moja nie zapomniała, jak się maluje konie, bo konie mi się śniły od kiedy pamiętam. Miałam sny, że jeżdżę konno, że są konie wokół mnie. Jeszcze mi się śniło też, że pływam z delfinami. I trzeci piękny sen to było, że latam wśród koron drzew. Gdzieś tam w ogóle grawitacji nie ma i ja sobie w koronach drzew wysoko gdzieś coś tam oglądam świat z góry. Także tak, wróciłam do malarstwa przez czysty przypadek. Nie mam tego luksusu, który mieli moi dziadkowie, że sobie wchodzili o 8 rano do pracowni, pan Marynia im donosiła różne dobrodki i wychodzili sobie po zachodzie słońca. Nie mam tego luksusu, więc podejrzewam, że małe szanse są na to, żebym swoje marzenie zrealizowała, czyli duże panoramy, w sensie nie mówię o Racławickiej, tylko takie w granicach 2 metrów na 60, na 70, z pasącymi się komi na Podlasiu, na Polesiu, bo to jest dla mnie najpiękniejsze tereny, to są właśnie.
Thank you.